Siemaneczko, z tej strony Veir i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Time Traveler. W poprzednim materiale napotkaliśmy jakiegoś czerwonowłosego dziwolonga, który nas poinformował, że nasz własny ojciec jest nekrofilem, nasz dziadek chce nas zabić, a my jesteśmy bezdomni. Czego chcieć więcej? I tak oto kontynuujemy naszą przygodę w poszukiwaniu osoby, która pomoże nam żyć i da nam coś do jedzenia. Ruszajmy. Ta droga kończy się tutaj, ale... jestem pewna, że inne się nie kończą w ten sposób. Okej, to chodźmy w prawo, bo to jedyna ścieżka, jaka nam pozostała. Kurczę, kocham tę grę. No niby nie gram w nią zbyt długo. Nie wiem o niej zbyt wiele, ale... podoba mi się. Wow. Jak wysoko to prowadzi. I znowu brak muzyki. To nigdy nie oznacza dobrych rzeczy. Tutaj jest coś w środku. To mnie nie skrzywdzi, prawda? No nie wiem. Miejmy nadzieję, że nie są to potwory. Kolejne. Podoba mi się dźwięk tuptania w tej grze, jest cudowny. Co to za miejsce? O, przedmiot. Odnaleźliśmy przedmiot, owoc. Już mamy tego 7, a to odnawia pełne zdrowie i manę, więc na pewno nam się przyda. Zastanawiam się, kiedy napotkamy pierwszych przeciwników w tej grze. To mogłoby być ciekawe. Ale pizga! Ja pierniczę, a my nosimy tylko jakieś zwykłe szmatki. Jej ciuchy nie wyglądają na zbyt ciepłe. Więc no, współczuję jej. Jak ty w ogóle miałaś na imię? Mai Mizuno. Mizu to chyba woda. Po japońsku. Ale mogę się mylić. Cóż, u Japończyków fajne jest to, że nazwiska albo imiona często oznaczają jakieś rzeczy. Wow. Ale wysoko. To jest pierwszy raz, kiedy byłam tak wysoko. Naprawdę? Po tej stronie jest tylko rzeka. I wielkie pole. Co powinnam zrobić? Nie mogę po prostu skoczyć. Ale... co innego mogę zrobić? Przybądź. Czekam. Ha? Był głos wewnątrz mojej głowy. Przybądź, Mai. Ja czekałem. Ja... być może powinnam się rozejrzeć. Być może jest inna droga, żeby zejść na dół. Nie, tutaj nic nie ma. Przybyłam tak daleko. Co powinnam zrobić? Proszę, przybądź. Czekam na ciebie. Zejdź na dół. Ja nie pozwolę ci się zranić. Ten głos, on jest dziwny. Zastanawiam się dlaczego. To tak jakby... chciałbym skoczyć, ale... nie mogę po prostu tego zrobić. Ja nie umiem pływać. Nie mogę też zejść na dół. To nie ma sensu. Zeskocz. Ja ci pomogę. Zaufaj mi i skocz. Co to? Ja nie bardzo rozumiem, ale czuję się jakby... jakby to już się kiedyś wydarzyło. Dziwne, prawda?
Zeskocz, Maj, ja ci pomogę. Uwierz we mnie. W porządku, zrobię to. Uwierzę w ciebie. I tak oto zdobyliśmy happy ending mojego Ivy, zeskakując przez okno i zyskując dobre zakończenie. I niczym od czarów, dzięki jakiejś niewidzialnej mocy, zaczęłam powoli upadać. Tak jakbym nic nie ważyła. Jakbym była piórkiem. I w tym samym czasie woda stała się kryształem. Jestem bezpieczna. Dziękuję ci. Gdzie jesteś? Tutaj. Gdzie? Jestem tutaj. W porządku. Ja naprawdę nie mam miejsca, do którego mogłabym wrócić. Ja potrzebuję odpowiedzi tak szybko, jak to możliwe. To musi być wyjście. Rozdział pierwszy. Koniec. O rany. Kogo tym razem napotkamy? Mam nadzieję, że będzie troszkę milszy od czerwonowłosego otaku. Rozdział drugi. Cudownie. Potrzebuję jakichś sprawdzonych metod na odświeżenie głosu. Mam problem z strasznie dużym pragnieniem wody. Nie wiem dlaczego. To był długi upadek. To było straszne. I woda. Nie chcę tego robić. Już nigdy więcej. Cóż. Tak jak powiedziałam przedtem. Nie mogę tracić nadziei. To miejsce z jakiejś przyczyny przypomina mi dom. Zastanawiam się, kto to był. Naprawdę, ja czuję się, jakbym już to wiedziała. Z innego czasu. Nie, musiało mi się wydawać. Tak, sądzę. Kryształowe pola. Faktycznie woda zmieniła się w kryształ. Ciekawe. Odnaleźliśmy przedmiot, słodkie kwiaty. Jej, więcej słodkich kwiatów, których nigdy nie użyjemy, bo nie ma nigdzie przeciwników. Mniam, mniam. Przepysznie. Chyba nie powinienem był iść w ten sposób. Da, ewidentnie. Przynajmniej dało się obejść te dziwne rośliny. Co to jest? Dziwne. Kurde, ilekroć widzę te całe blaski w tle, to mam wrażenie, że tam jest przedmiot z przyzwyczajenia do innych makerówek. W ogóle gra mówiła nam, że możemy wykonywać interakcje z przedmiotami nawet do 4 razy, ale nie napotkaliśmy jeszcze nic poza skrzyniami, z czym dałoby się wykonać interakcję, to trochę przykre. Może w końcu napotkamy jakiś przedmiot czy coś, którego się nie podnosi, a... Ej, zaraz. Może te kryształy, w których były te dziwne istoty... Może tam powinienem był wykonać interakcję milion razy. A ja spaprałem, bo tego nie zrobiłem. God damn it. Odnalazłem przedmiot słodkie kwiaty. Odnalazłem przedmiot słodkie kwiaty. Cudownie. Kurde, naprawdę potrzebuję jakiejś sprawdzonej metody, żeby pozbyć się pragnienia. Od kilku miesięcy ciągle jestem spragniony, wręcz budzę się w nocy z pragnienia. Jest to tak upierdliwe. Skrystalizowana woda. Czy nie ma innej drogi? Nie powinnam narzekać. Ale nie chcę po tym iść.
Co jeśli to się skruszy? Och, w porządku. Ale wszystko tutaj jest ładne. I właśnie tak do tego doszło. Jak mogłam sobie to w ogóle wyobrazić? Że przede mną znajdzie się... bez jakichkolwiek wyjaśnień. Odnalazłam go, śpiącego. Wewnątrz kryształu. Nie mogę tego zrobić. Nie ma możliwości, żeby to zniszczyć. Czy nie ma nic innego, co mogłabym zrobić? Czy ty mnie słyszysz? Co innego powinnam zrobić? Ta ścieżka kończy się tutaj. Tutaj nie ma nic innego, co mogłabym zrobić. Co się... dokładnie dzieje? Dlaczego ja muszę to robić? Hej, czy ty nie chcesz mi odpowiedzieć? To jest bez sensu. Jaki jest sens trzymać się nadziei, kiedy ostatecznie jej nie ma? Jestem taka głupia. I teraz... teraz jestem uwięziona tutaj na zawsze. Dlaczego ja? Ja... po prostu... tak jak myślałam. Ja już przechodziłam przez te chwile. Ale nie mogę sobie przypomnieć, dlaczego. Nie, ja nie chcę być sama. Ja nie wiem, jak mam iść dalej. Ja nie chcę zawracać, być samotną ponownie. Proszę, zostań. Ech? Dlaczego ja... Ouch. Moja głowa... czuję się, jakby miała eksplodować. Niech ktoś... ktokolwiek pomoże. Rozdział drugi. Koniec. To był krótki rozdział. Strasznie szybko przeskakujemy między tymi rozdziałami. Zaraz się okaże, że ta gra będzie miała 10 odcinków, a nie 40. Kto by się tego spodziewał? Rozdział trzeci. Nice. Czy to wszystko było... tylko snem. Ach, tak się cieszę. Co za ulga. Założę się, że za chwilę Hiro przyjdzie ze śniadaniem. Czekaj chwilę. To nie jest mój pokój. To nie jest sen. I Hiro, on jest... gdzie ja jestem?
Safe. Halo? Ktokolwiek? Ale malutki domek. Poczekaj, zostań tam, gdzie jesteś. A to kto? Ty jesteś... tą osobą. On nosi dziwne ubrania również. Tak, to byłem ja. Co się stało? Ja czuję się, jakbym o czymś zapomniała. Zastanawiam się, czy możesz przypomnieć sobie moje imię. Twoje imię? Dlaczego miałabym je znać? Dziwne. Czuję się, jakbym już je znała. Ale to nie ma sensu. To po prostu nie ma sensu. Dlaczego miałabym znać twoje imię, Kazuki? Dlaczego? Ja płaczę. I co ja? Co ja właśnie powiedziałam? Właśnie wymówiłaś moje imię. Ech? To definitywnie nie ma sensu. Zastanawiałam się już od dłuższego czasu. Czy to... wydarzyło się wcześniej. Wydajesz się być zły. Może nie powinnam była pytać. Kiedy nadejdzie moment, otrzymasz swoje odpowiedzi. Ach, wiedziałam. W takim razie... czy mogę zapytać, gdzie jesteśmy? Albo kim jesteś? Ty naprawdę jesteś ciekawa, prawda? To dobrze. Jestem wdzięczny. A? Wiesz, ja nigdy nie wiedziałem, co powiedzieć. W takich sytuacjach. Ach, i ja również. A, zawstydziła się. I on też. Prawda? Mamy tak wiele wspólnego. Ponieważ, widzisz, obiecałem, że ja... nie, nawet jeśli, ja zawsze bym... jak mam to wytłumaczyć? Czy widziałaś ich po drodze? Kryształy. Tak, widziałam. Więc wiele z tych kryształów to... część mnie. To jest część mojego ciała. Ich celem jest chronić ten mały świat. Czy jesteś strażnikiem? Nie, nie jestem. Powiedzmy, że przejąłem tę robotę. To nic ważnego. To tak jak mówiłem przedtem. Nie mam pojęcia, jak zachować się w takich sytuacjach.
On wydaje się miły. Jego twarz jest znajoma, ale nie wiem dlaczego. Czy wszystko dobrze? Ech? Przepraszam za kłopoty, które spowodowałem. Nie byłem zbyt użyteczny. Jest w porządku. I tak mi pomogłeś. Tak, myślę, że tak. Tak jak wtedy, gdy... Ha? Co ja chciałam powiedzieć? Przed chwilą go poznałam. Dlaczego miałabym pamiętać, że on pomógł mi wcześniej? Dziwne. Nie bardzo. Proszę, nie myśl o tym zbyt wiele. Ja mam tak wiele pytań. Rozumiem. W takim razie wróćmy do środka. Dobrze. Więc, co chciałabyś wiedzieć? Proszę, wiedz, że niektóre pytania... Wiem, są niebezpieczne. Dobrze. Naprawdę, co się dzieje? Czy wiesz, czym są bratnie dusze? Bratnie dusze? Tak. Cóż, właściwie, kiedy ktoś się narodzi, żeby to sprościć, cała dusza jest za duża, żeby zmieścić się w ciele. Dlatego, z jakiegoś dziwnego powodu, dusza rozdziela się na dwie połówki. Jedna pozostaje w ciele, podczas gdy druga udaje się gdzieś indziej. Do czasu, aż spotkają się ponownie. Co masz na myśli? Dusza opuszcza ciało. Spotykają się. Dokładnie. Dochodzi do tego, kiedy śmierć uwolni duszę. Jest wolna, żeby spotkać drugą połówkę. Ale oczywiście, ten fenomen przybiera różne formy. Czasami... druga połówka odnajduje inne ciało, które może przejąć. I przeznaczenie pozwala, aby dwójka ludzi się spotkała. Przeznaczenie łączy dusze. Dwóch całkowicie innych ludzi. Spotykają się jako wynik tego połączenia. Oni stają się przyjaciółmi, wrogami, kochankami. I ostatecznie dusze stają się jednością. Tak jak na samym początku. Niektórzy ludzie opisują to inaczej. Predestination, przypadek, przeznaczenie. Przypuszczam, że oni mają własne poglądy. To jest w porządku. Ale osobiście... preferuję swoją wersję. Czy zaglądałaś do środka kryształów, które odnalazłaś w tamtej jaskini? Wiele dusz czeka, dopóki nie zostaną odnalezione przez drugą połówkę. To jest trochę smutne. Tak sądzę. Ale nie martw się. Pewnego dnia one wszystkie odnajdą drugą połówkę, ponieważ to jest ich przeznaczenie. Być może Bóg specjalnie tak zrobił. Nie myślałem o tym zbyt wiele. Wow. Teraz widzisz... możesz widzieć mnie w tej chwili, prawda? To jest moja fizyczna forma. To miejsce pozwala mi, bym ją posiadał. Czy tak samo jest ze mną?
powinno być, ale nie musi. Gdybym był w świecie, w którym żyłaś przedtem, albo świecie fizycznym, nikt nie byłby w stanie mnie zobaczyć. Ludzie nazywaliby mnie istnieniem, duchem, albo duszą. Jestem w końcu tylko duszą. Jestem twoją bratnią duszą. Tak, czuję się, jakbym już o tym wiedziała. Od pierwszego spojrzenia zachowuję się, jakbym już cię znała. Ale nie mogę opisać dlaczego. Nasze dusze są jednością. Ale jako, że jesteśmy fizycznie odciągnięci, to tak, jakby nasze dusze były bliźniacze. Bliźniacze? Tak, myślę, że tak jest lepiej. Nawet jeśli możemy być czymkolwiek. W takim razie bądźmy rodzeństwem. To mi się podoba bardziej. Zgadzam się z tobą. W porządku. O co chodzi? Kto? Kto próbował mi pomóc? Jest w porządku, jeśli nie chcesz odpowiedzieć. Chciałbym odpowiedzieć, naprawdę, ale to jest niemożliwe. Naprawdę? To prawdopodobnie przyjaciel. Spotkałam cię dzięki komuś. Ta osoba musi być miła i delikatna. Och, i zero. Spotkałam go również. Więc to definitywnie była dobra osoba. Wszystko jest dobrze. Ponieważ teraz cię poznałam, nie będę już samotna. Cieszę się. Brat, ha? Jestem szczęśliwa. Zawsze chciałam go posiadać. Zawsze. Ach, prawie zapomniałam. Co do tej jednej rzeczy, o której powiedziałeś. Te kryształy. One nas chronią. Przed czym? Przed niczym, o co powinnaś się martwić. Ale nigdy nie próbuj przekraczać pola, dobrze? Okidoki. Dobrze. Więc teraz jestem bratem. Ach, zrobiło się późno. Naprawdę? Nie jestem nawet w stanie stwierdzić, która godzina. Być może to działa inaczej tutaj, ale na początku jest trudno. Ale przyzwyczaisz się do tego. Zanim się zorientujesz, dzień się zakończy. Niebo jest niesamowite. Nigdy nie widziałam tak wielu gwiazd. Czy możemy na nie popatrzeć? Być może innej nocy. Czemu nie pójdziesz spać? Ty ledwo spałaś. Jestem zmęczona. W porządku. Wracam do spania. A co z tobą? Później. Dobranoc. Dobranoc, braciszku. Dobranoc, siostro. Witaj w domu. O, jakie urocze. Jezu, fabuła tej gry jest taka przyjemna. To się tak dobrze czyta. I potem Kazuki i ja żyliśmy razem. Oboje mieliśmy spokój i szczęście. Wciąż coś przykuło moją uwagę. To był fakt, że ja rosłam bardzo wolno. W trakcie czasu, który spędziliśmy razem,
Moje ciało w ogóle się nie zmieniło. I jego również było takie same. Kazuki wyjaśniał, że nie jest w stanie już rosnąć, ponieważ zawsze taki był. I z powodu moich rodziców, moja egzystencja była inna. Nie było wielu takich jak ja. Jest tylko kilka dusz, które zakochują się w ludziach i godzą się, żeby zamienić swoje życie na inne. Ponieważ oni nie są w stanie tworzyć nowych istot, tak jak ludzie. Więc to sprawiło, że jestem inna. Byłam problemem w tym świecie. Ponieważ jestem w połowie duszą, w połowie człowiekiem. Czas nie działał tak samo dla mnie. Ludzkie ciało starzeje się i umiera. Ale dla mnie to był tylko początek. To wydaje się być kłopotem. Ale to jest mój naturalny cykl. I to mnie smuci. Ponieważ pewnego dnia ja po prostu przestanę istnieć. Mogę po prostu stać się prochem. Nawet jeśli moje życie było takie jak każde inne. Bawiłam się, śmiałam i zbierałam kwiaty. I moje ulubione, słuchałam historii z innych światów. Było tak wiele rzeczy, o których Kazuki mi nie powiedział. Ale czekałam do dnia, kiedy mogłam zobaczyć wszystko na własne oczy. Jak może, to brzmi jak piękne miejsce. Mam nadzieję, że pewnego dnia zobaczę ocean i świat, w którym się narodziłam. O rany. Rozdział 3. Koniec. Ale ta gierka jest przyjemna. Tak dobrze czyta mi się te wszystkie teksty. Podoba mi się fabuła. Rozdział 4. Nice. Z każdym odcinkiem coraz lepiej. To łóżko jest wygodne. Chcę tutaj zostać cały dzień. Ale to nie jest dobre. Kazuki obiecał mi kolejną historię dzisiaj. Dobrze. Powinnam wstawać. No dobra, myślę, że to by było na tyle na ten odcinek z Time Traveler, jako że trochę się przedłużył przez ilość tekstu. Ale cóż, powolutku idziemy do przodu. Mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. Jeśli tak, to jak sami wiecie, łapka w górę, bla bla bla, dzwoneczek, komentarze. Mi to zawsze pomaga. No i cóż, mam nadzieję, że wkrótce usłyszymy się w kolejnym materiale z gry Time Traveler. Trzymajcie się, miłego wieczoru lub udanego dnia. Cześć!